Zanim zaczniemy spotkanie, chciałem zapytać się księdza proboszcza, dlaczego taki, a nie inny projekt tego kościoła? No, kościół jest rzeczywiście oryginalny, ale nawiązuje do pięknej biblijnej idei pierwszego przymierza, jakie Pan Bóg zawarł z Noem, kiedy zakończył się potop. Pojawiła się tęcza i Bóg obiecał, że to będzie znak przymierza Boga z człowiekiem. I tu na naszym osiedlu, właściwie w środku tego osiedla, chcieliśmy postawić ten kościół, bo kościół jest takim miejscem, gdzie to przymierze człowiek może nieustannie odnawiać przez sakramenty, przez spowiedź, przez Eucharystię. I ta tęcza, którą widzimy, jest znakiem, który ma przyciągać, wskazywać, że tu jest właśnie to miejsce, gdzie Bóg chce nieustannie odnawiać przymierze z człowiekiem, gdzie człowiek jest zapraszany, żeby pod tą tęczą, znakiem przymierza Starego Testamentu, wejść do środka i uczestniczyć w ofierze Jezusa Chrystusa, która jest przymierzem Nowego Testamentu. Dziękuję za wyjaśnienie, a teraz zaczynamy spotkanie. Pokój dobro. Witam wszystkich na 88. spotkaniu z cyklu Głos Biura Promocji Kultu Męczenników z Parakoto. Dzisiaj mamy 1 maja 2022 roku i znajdujemy się w Opolu w parafii pod wezwaniem świętego Karola Borromeusza. W tej to parafii dzisiaj odbywa się uroczystość przekazania relikwii pierwszego stopnia pierwszych polskich misjonarzy męczenników błogosławionego Michała Tomaszka i błogosławionego Zbigniewa Strzałkowskiego. Zapraszam wszystkich do obejrzenia relacji z tych wydarzeń. Błogosławionego Michała Tomaszka.
oraz certyfikat postulatora generalnego. Dla parafii pod wezwaniem świętego Karola Borromeusza w Opolu. Dano Kraków 1 maja 2022 roku podpisany ojciec Marian Gołąb, prowincja.
umrzeć siebie z nadzieją. Wielbimy dzisiaj Boga Trójjedynego, za dar błogosławionych męczenników z Pariakotu, Zbigniewa i Michała, braci mniejszych świętego Franciszka. Pan dał im niewiędnący wieniec chwały, dlatego pełni wdzięczności i z radością wołamy. Chwała Wam wiernym synom Franciszkowym, chwała Wam rycerzom niepokalanej Matki, chwała Wam odbierającym koronę męczeństwa, chwała Wam wiernym ideałom Ewangelii, chwała Wam wzorom życia misyjnego, chwała Wam odważnym pokoju posłańcom, chwała Wam uczącym nadawać wartość życiu, chwała Wam oddanym w sprawie ewangelizacji, chwała Wam odczuwającym pragnienie sprawiedliwości, chwała Wam ziarnom wpadającym w ziemię, by plon obfity wydać, chwała Wam zabitym, lecz zmartwychwstającym w życiu. Chwała Wam przykładom wierności Panu aż do śmierci. Chwała błogosławionym męczennikom, sługom Boga. Zaproszeni przez Boga do życia i kapłaństwa, do wspólnoty zakonnej i misyjnej posługi wśród ludu, przelali krew za swego mistrza, zostawiając świadectwo pięknego życia i trwania przy Panu do końca. Dlatego wychwalamy Pana, wołając: Alleluja! Alleluja! Niematerialnie zapalając światło, wiedziesz wszystkich do poznania Boga, swoim blaskiem rozjaśniając umysły naszym uczczona wołaniem. Witaj w promieniu słońca duchowego. I to już wszystko w tym spotkaniu. Zapraszam na następne. Zapraszam do odwiedzania stron internetowych poświęconych męczennikom. Linki znajdzie się na końcu tego filmu. Zapraszam do subskrypcji kanału Michał i Zbigniew. Dzięki temu będziecie na bieżąco otrzymywać informacje o wszelkich nowych pojawiających się na tym kanale materiałów. Niech bracia męczennicy wszystkim Wam błogosławią, strzegą i wypraszają wszelkie łaski potrzebne każdemu. Pokój i dobro. Na wieki są, oni tutaj są.